Pan Bóg daje nam na dzisiaj to słowo, które jest kontynuacją słowa wczorajszego. Tylko myślę, że żeby go dobrze zrozumieć, warto jakoś się wrócić do tego słowa, które wczoraj było powiedziane. Bo była mowa o zgorszeniu, o upomnieniu braterskim, które zostało to słowo potem zwieńczone prośbą apostołów o wiarę. Apostołowie, słysząc o tych wymaganiach, czy o tym zaproszeniu, które Chrystus do nich kieruje, mówiąc o tym, że mogą być zgorszenia i też dlatego jak gdyby odpowiedzią, czy też środkiem zaradczym przeciwko tym zgorszeniom jest upomnienie braterskie. I że to jest to coś, co pomaga temu drugiemu stanąć w prawdzie. No to jest rzecz trudna, żeby właściwie upominać, ale jest to, jak było to mówione, obowiązek miłości, napominanie. Nie, że my się często z tego dyspensujemy, bo myślimy, to nie moja sprawa. Ktoś jest dorosły, sam niech decyduje, a tymczasem jest to rzecz i trudna, i konieczna, żeby patrząc na grzech, też by go upominać, żeby mówić, żeby to było coś, co jest w nas, nie? Ta walka o tego drugiego, że nie chodzi o to, żeby mu dołożyć, nie chodzi o to, żeby, nie wiem, tylko pokazać prawdę, nie, że skonfrontować go z tą prawdą, tylko to pytanie, które Jezus stawia, na ile jest to właśnie ten wypływ miłości w nas, że idę do drugiego, nie, że to jest dla mnie jakoś, co mnie dobrze stawia, daje mi przewagę nad nim, bo mogę mu dokopać, tylko że jest to właśnie ten obowiązek miłości, że ja chcę mu pomóc, bo się gubi ten drugi i dlatego idę do niego. Nie ma miłości, to też nie ma upominania. To, co dzisiaj mamy też w świecie, że rodzice nie upominają dzieci, że w sposób głupi tylko walczą o prawa dla dziecka, niszcząc je w ten sposób. Nie, jest właśnie to zgorszenie i upominanie. I teraz ciekawe, że apostołowie dotknięci tym słowem mówią, ale my nie mamy wiary, nie? Że Pan Jezus mówi o upomnieniu braterskim, a oni mówią, daj nam wiary. Przymnóż nam na wiarę. I Chrystus mówi o tym ziarnku gorczycy. Gdybyśmy chociaż tyle mieli, to moglibyśmy działać cuda. Mówiąc inaczej, że gdybyśmy tą wiarę mieli, to by funkcjonowało, nie byłoby zgorszeń i nie było, funkcjonowałoby też to upomnienie braterskie. No bo myślę, że jakimś takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich grzechów Kościoła, które dzisiaj są tam piętnowane i tak dalej, no to jest to, że po prostu nie ma wiary. Nie ma wiary w to, że jest choćby odpowiedzialność za nasze czyny. Że to, co Chrystus mówi, jest słowem naprawdę poważnym. Lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby go utopić, nie? niż żeby popełniał tego typu grzechy. Że to nie, że nic się nie stało, teraz nie wiem, zostawię kapłaństwo, zostawię zakon, pójdę do świata, cały ten syf przylgnie tylko do firmy, a ja się gdzieś tam w tłum wbiję. Więcej, że to jest też taka niesamowita rzecz, która mnie uderzyła, nie? Że byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono go w morze. No nie ma czegoś takiego w prawodawstwie cywilnym,
żeby karać za czyny niepopełnione. Oczywiście można być w Rosji, w marksizmie i można popełniać tam myśl o zbrodnie tak zwane, że oni już wiedzieli, co ty myślisz, że myślisz niepoprawnie i można cię było za to karać, łącznie z wyrokiem śmierci. Ale normalnie to nie jest tak, że teraz, bo lepiej byłoby dla ciebie, gdyby cię utopić, niż żebyś miał te grzechy popełniać. No, nie wiem, może są tacy zwyrodnialcy, którzy idą do święcy, idą do zakonu, żeby wykorzystać tą sytuację, żeby, nie wiem, mieć dostęp teraz do dzieci i tak dalej. Może się i tacy znajdą. Nie sądzę, żeby to była większość tych, które dzisiaj słuchamy, czy są te grzechy tak popularne. Gdzieś to przychodzi później. No nie ma... Pan Bóg wiedział o tym, co się stanie. Pan Bóg ich w ten sposób nie potraktował. My też, jak gdyby, no, nie jest możliwe, żeby to zrobić. To jest możliwe tylko dla tego człowieka, który jest tym zgorszeniem dotknięty, czy to zgorszenie daje, żeby do niego dotarło to słowo, że lepiej byłoby dla mnie, gdybym umarł, nie? Gdybym się, nie wiem, rzucił w przepaść, zanim jakieś tego typu grzechy popełnię. To są naprawdę... Słowo bardzo mocne, nie? I teraz nie dziwmy się, że apostołowie wobec tego mówią: Panie Boże, przymnóż mi wiary. Przymnóż nam wiary. Bo tylko wiara jest tym, co jest adekwatnym środkiem przeciwko temu. Bo jak mam wiarę, to znaczy mam relację do Pana Boga, nie tylko do prawa, które mogę teraz dla siebie nagiąć, mogę to prawo dla siebie wykorzystać, tylko mam relację do Pana Boga. I wobec Pana Boga ja nie chcę w te grzechy wchodzić. Pana Boga proszę o to, żeby mnie przed tym całym złem zachował. I no, może nas to jakoś nie dotyczy, może taki zgorszeń, żeby mi się nie dopuścili, więc możemy powiedzieć: okej, to nie dla mnie. Ale ta dzisiejsza Ewangelia, dopiero w tym kluczu czytana, pokazuje nam, że nasze życie też tu jest napiętnowane. Bo teraz Chrystus mówi: kto z was, mając sługę, to jest prawdopodobnie dotknięta taka sytuacja, że to nie jest jakiś wielki pan, ale ktoś, kto jest jakimś tam rolnikiem i ma tego jednego sługę, który mu pomaga w pracy w polu. No i teraz przychodzą po robocie do domu i teraz ten pan nie oczekuje, że teraz niech się sługa naje, szybciej, nie wiem, zwierzęta dostaną żreć, nie? Koń po robocie, niż taki niewolnik. Jasne. On ma teraz obsłużyć Pana, a dopiero potem ewentualnie sam zjeść. I dlaczego to Chrystus mówi, że jest niemożliwe, żeby mieć taką mentalność? Że to jest równie niemożliwe, jak to przeniesienie tej morwy, żeby się wyrwała z gleby i przyniosła w morze. To jest niemożliwe i jest niemożliwe tak samo, żebyśmy mieli taką postawę tego niewolnika, tego sługi, który niczego innego nie pragnie, jak po takim ciężkim dniu, po takiej robocie, że teraz pragnie jeszcze Panu posłużyć i tak dalej, nie? Że nie mamy tego w sobie. Że my wszyscy mamy raczej tendencję do tego, żeby no, zachować to życie dla siebie, gdyby mógł. No ten niewolnik jest tutaj niewolnikiem. On nie ma, Chrystus mówi, nie ma innego wyjścia. On w ten sposób musi służyć. I nikt się go nie pyta teraz o zdanie. Ale my nie jesteśmy zniewoleni czegoś takiego, ale pytanie, które stawia Chrystus: ale czy chciałbym w ogóle mieć taką mentalność, żeby się dać w ten sposób traktować? Odpowiedź jest ta sama, co w wypadku przeniesienia tej morwy w morze. Niemożliwe. Niemożliwe. Gdybyśmy mieli chociaż minimum wiary, to mogłoby się to dokonać. Ale tej wiary pewnie nie mamy sami z siebie. Czym jest wiara? Wiara jest czymś, co można uprosić. To nie jest coś, co mamy, coś, nad czym władamy, coś, co mieliśmy i teraz już mamy zakonserwowane do końca życia. Nie, wiara jest czymś, co się rodzi każdego dnia na nowo. Wiara jest czymś, co jest darem od Pana Boga.
To jest jedna z cnót teologalnych, to znaczy, że nie ma tego człowiek. To ma Bóg. Człowiek jedynie może partycypować w tym życiu Bożym. Nie, że ja mam wiarę. Mam o tyle, o ile jestem podpięty pod Pana Boga, o ile to życie Boże pulsuje we mnie. Ale jak nie mam tego otwartego kanału do Pana Boga, to ja od razu jestem tego pozbawiony. Nie, to jest tak jakby, nie wiem, jakby nam zamknął obwód przy sercu. No to natychmiast umierasz. To nie, że, ale do tej pory serce chodziło 70 lat, więc teraz na dzionek zamkniemy dopływ do serca i odpoczniemy sobie i potem pojedziemy dalej. Nie, albo funkcjonuje, albo nie funkcjonuje. Tak jest też z wiarą. Że albo jestem otwarty i to we mnie działa, albo wszystkiego się pozbawiam. I wiara jest czymś, co jedynie można dostać. Można dostać od Pana Boga. Nie to, co jest tak mocne w Chrzcie Świętym, kiedy jest to pytanie, czego chcesz od Kościoła? Jest odpowiedziane o chrzest, się odpowiada, albo o wiarę. Dawniej było to pytanie z odpowiedzią, o co prosicie Kościół Boży dla waszego dziecka, albo dla ciebie, jeśli już jest po 8 roku życia, proszę o wiarę. Kościół ma. Kościół w całości, jako to żywe ciało Chrystusa, ma wiarę i Kościół tą wiarę może mi przekazać, może mi udzielić. W jaki sposób to funkcjonuje? Bardzo prosty. O czym święty Paweł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Ze słuchania nie byle czego, nawet nie audycji radiowych, tylko przepowiadania, żywego przepowiadania Kościoła. Ze słuchania Słowa Bożego, tego Słowa, które też Kościół dla nas łamie. I to jest to. Albo jestem podpięty pod to, albo nie. Zmieni się. Dlatego czytanie Słowa i rozważanie i dzielenie się to nie jest coś, co możemy powiedzieć, że to jest taki kwiatek do kożucha. To tam może dla młodszych, może dla innych, może dla bardziej wygadanych, może dla innych, które są katechetkami, ale co ja, biedna siostra z kuchni. Nie, to nie jest, nie funkcjonuje w ten sposób. Dla każdego. To, co jest zgłoszone, to, co jest składane przez Pana Boga w moim sercu i to, na ile to jest też żywe, nie? Że serce funkcjonuje w krwiobiegu w ten sposób, że musi krew przyjąć i krew wypompować dalej, nie? Coś musi wejść, żeby poszło dalej. Co by to było, gdyby teraz serce już nie pompowało dalej krwi, tylko by przyjmowało. Ja jestem tylko do przyjmowania. Ja siedzę tutaj, do mnie można mówić kazania, ale ja to biedna myszka. Ja do przepowiadania się nadaję. Nie, dzisiaj święty Paweł mówi wyraźnie też do osób starszych, nie? Że mają tą misję przekazywania wiary. W dużej części pewnie jest to też takie przekazywanie przykładem. Nie, że teraz można się było od tych starszych uczyć. To nie tyle, że oni gadali, jak trzeba żyć, co można było u tych starszych widzieć. Tak funkcjonuje chrześcijanin. Jak funkcjonuje? No właśnie tak, o czym Chrystus mówi dzisiaj, że ma tą mentalność tego sługi, czyli niewolnika, który jest w ciągłej służbie. Który ma pewną postawę. Nie, że to nie jest, nie chodzi o to, żeby teraz dać bat do ręki przełożonym, że teraz nas mogą ścigać. Tyle zrobiłaś, przychodzisz i jeszcze rób dalej. O to nie chodzi. Chodzi o to, żeby mieć tą postawę, która ostatecznie jest tą postawą eucharystyczną, bo Chrystus jest tym sługą, Chrystus jest tym niewolnikiem, Chrystus jest tym, który przy tej wieczerzy wstał, przepasał się i usługiwał apostołom. Okazując im co? Tą miłość do nieprzyjaciół. Bo ostatecznie Eucharystia jest tym w swojej istocie. Miłością do wroga. Chrystus, który klęczy u stóp
apostołów, o których wie, że za chwilę go wszyscy zdradzą, wszyscy go opuszczą, że się będą tymi, którzy, dla których nie warto nic zrobić. Chrystus to czyni i mówi, jeśli ja jako Syn Boży, Pan i Nauczyciel to uczyniłem, wy macie to samo czynić. Wy macie mieć też tę samą służbę, nie bycie tym ostatnim. Jeszcze Chrystus kończy to tym słowem, że mieć to przekonanie, że jestem sługą nieużytecznym. Nie, że teraz nie wiem, nie zrobiłem i zrobiłam niczego szczególnego. Że to jest to miejsce, które Chrystus wybiera i to miejsce, które jest też miejscem, do którego Chrystus mnie zaprasza. Do tej mentalności, tego bycia dla innych w ten sposób. Czy jesteśmy w stanie to zrobić właśnie o własnych siłach? Nie, że teraz będziemy na tyle dobrze uformowani, na tyle dobrze wychowani, na tyle, nie wiem, mieć już lat życia zakonnego, że w końcu nam się to uda? Nie uda. Że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy mieć tą wiarę, czyli to podpięcie pod Chrystusa. Że mamy ten krwioobieg jak gdyby z zewnątrz. Że Chrystus nas umacnia, Chrystus nas do tego przemienia, żebyśmy taką mentalność mieli. Ale pytanie jest zasadnicze, czy my czegoś takiego chcemy? Czy chcę w ten sposób służyć? Być w ten sposób traktowany? Czy ma mentalność tego świata, że absolutnie coś takiego jest niemożliwe? To jest nieludzkie, to jest niegodne, to jest... Chrystus mówi, ale nikt ci to z zewnątrz nie narzuci, jeśli nie ma tego otwarcia serca, nie, wpatrzony w Chrystusa, że też napełniony tym Chrystusem, napełniony Jego Słowem, ale potem też po to przychodzimy na Eucharystię, żeby się napełnić Jego ciałem i krwią, żeby On żył w nas. Żeby mieć tą mentalność, którą od Niego otrzymamy. Że ja absolutnie tego się nadaję, bo jak, nawet jak sobie pewne założenia zrobię, to jak przyjdzie co do czego, to wszystko we mnie się buntuje, nie? A dlaczego ja mam to robić? A dlaczego inne tego nie robią? A dlaczego to? A dlaczego tamto? Nie, że wszystko w nas to na naturalne się burzy na taką służbę wobec innych. Jest to możliwe tylko w Chrystusie. Rozumiecie, to też nie rozumiecie mnie źle. Nie chodzi tylko o to, żeby jak najwięcej zrobić. Tylko żeby mieć tą mentalność właśnie służby wobec innych. Nie, bo to nie chodzi o to, żeby teraz pracować jak wół 24 godziny na dobę. Bo Chrystus też mówi jasno, że jeśli nie mamy tego miejsca, gdzie jesteśmy przemieniani, to znaczy nie mamy też tego miejsca, czy tej postawy Marii, która siedzi u stóp Chrystusa i napełnia się tym Słowem, to będzie mieć postawę Marty, która będzie gonić, ale tak naprawdę będzie gonić i jeszcze dostanie ochrzan od Chrystusa. Nie? Bo robi, ale z jakim sercem? Pracuje, ale jak w tym złym znaczeniu, jak niewolnica. Pracuje, ale ciągle ma tylko pretensje. Ma pretensje do swojej siostry, że jej nie pomoże. Ma pretensje do Chrystusa, że jej nie upomni. Pretensje do całego świata. Robi bardzo fajną rzecz. Gościnność, obiad i tak dalej. Ale serce, które jest zatrute sądami. I nic po tym. Nie? My mamy być tymi, którzy mają to światło od Chrystusa na to, co robimy, jak robimy. Że potrzebujemy tego oddechu też miłości, jaką jest modlitwa. Nie wiem, myślę, że jakoś rozumiemy to, że no żyjemy już w tym świecie, gdzie naprawdę nawet w zakonie tej roboty często nie ma aż tak dużo. W tym znaczeniu, że
rozumiecie mnie źle, ale ile czasu, myślę, my też dzisiaj marnujemy, który moglibyśmy wykorzystać lepiej, oprócz tej pracy, nie, że i jak bardzo nas te wszystkie inne rzeczy pociągają, nie? Ile czasu dzisiaj marnuje się mimo wszystko na komórki, na różne rzeczy. Wszędzie trzeba być, wszystko trzeba zrobić. I nie jest to, rozumiecie mi, że teraz wszystko to jest w czambuł do potępienia. Ale co jest to pierwsze, co jest to najważniejsze, to co Chrystus mówi do Marty? Potrzeba tego jednego. Czy to jedno, czy to pierwsze, to najważniejsze, czy to jest w naszym życiu, czy tego nie ma, nie? Czy myśmy mimo wszystko gdzieś to pozamieniali, że tym najważniejszym jest właśnie teraz, no bo trzeba odpowiedzieć na maile, bo trzeba pogadać, bo trzeba niech do kogoś pójść i tak dalej. No wszystkie te ucieczki, które mamy rozliczne. Czy mamy to pierwsze, tą pierwszą ucieczką, że jest ucieczka do Chrystusa. To jest pierwsze, na co czekam, w co wchodzę. No nie jest to naturalne. To nie jest to, że to mamy, że nie wiem, że uda nam się na zasadzie jakoś przyzwyczajenia coś takiego wypracować. Nie, że to jest jedynie coś, co ciągle od nowa trzeba zdobywać, ciągle na nowo trzeba w to wchodzić. I coś, o co trzeba prosić, nie? Gdybyśmy mieli wiarę, nie? To byśmy mieli też tą postawę tego sługi ostatniego, nieużytecznego, że mielibyśmy takie przeświadczenie o sobie. Byśmy wtedy nigdy nie gadali, a co ja to w życiu nie zrobiłam, ile to robię, a inne nie robią. Że to jest jak gdyby na antypodach tego, o czym mówi Chrystus. I że tacy jesteśmy, to jest fakt. Ale czy chcemy być inni? To jest chyba to pytanie otwarte, które Chrystus dzisiaj stawia. Że nie jest możliwe po naszemu, żeby się dać w ten sposób traktować, ale czy modlę się, czy zostawiam Panu Bogu tą możliwość, że On mnie zmienił, żebym ja tą mentalność tego ostatniego sługi miał. Chcę być tym sługą? Czy też słuchając tego wszystkiego mówię, dziękuję bardzo. To jest rzecz równie niemożliwa, jak przesadzenie morwy w morze. Ale jak prosimy Pana Boga o wiarę, to nie daj Boże, jakby nas Bóg wysłuchał. Nie? Możemy się modlić o wiarę, ale trochę tak w takim kluczu, jak się modlił, wiecie, o czystość święty Augustyn. Pamiętacie, jak się nawracał? Mówi, Panie Boże, daj mi czystość, ale jeszcze nie teraz. Nie? Tak był uwikłany w świat, w te wszystkie swoje grzechy i tak dalej. Niby się chce nawrócić, ale może jeszcze trochę pogrzeszyć, też nie byłoby źle. Nie? My też niby chcemy mieć tej wiary, niby chcemy być blisko Pana Jezusa, ale może jeszcze nie teraz. Nie? Chrystus przychodzi z tym dzisiaj. To jest ten kairos, który Pan Bóg daje nam teraz, bo to sobie przychodzi właśnie dzisiaj, właśnie w rekolekcjach, właśnie w ten wtorek, żeby nas pytać, na ile jesteśmy zdeterminowani wewnętrznie, żeby o tą wiarę tego typu prosić, żeby ten ideał tego sługi ostatniego był naszym ideałem, naszym wzorcem, bo tym sługą ostatnim jest Jezus Chrystus. To On jest tym, który miał to w sobie. On, który służył do końca. A przed nami to jest to niewolnictwo, ale paradoksalnie to niewolnictwo z wyboru. Nie to, co tak pięknie w życiu świętych, naszych tych bliskich świętych, Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, było widać, nie, że to oddanie się w niewolę Maryi, dobrowolne, z miłości. I jak widać po ich życiu, że przyniosło to naprawdę kapitalne owoce, że nie zniszczyło to ich, a wręcz przeciwnie, że uczyniło ich życie naprawdę pięknym, dobrym, nie tylko dla nich, ale i też dla tych, którym oni służyli.